Cześć, witam Was z nadwody. Jestem dziś na łowisku. O, chyba coś komuś jedzie. To troszeczkę przerwało. Jestem dziś na bardzo ładnym, uroczym łowisku. Woda, która słynie z bardzo dużej ilości linów, karasi, także pięknych karpi. I polujemy dziś głównie na lina. Taki jest zamysł, złowić jak najwięcej linów. Więc trzymajcie kciuki, oglądajcie. Jesteśmy już nad wodą, będziemy teraz sobie tutaj przygotowywać stanowisko. Zrobimy sobie dzisiaj zanętę linową. Będziemy bowiem polować na lina. Podstawa dzisiejszego wędkowania będzie to 2 mm pelet, takiego koloru naturalnego, który pójdzie do koszyczka, bo będziemy łowić na metodę. Tym będę robić sobie czapeczkę na moim koszyczku. No więc weźmiemy się do roboty, do rozrabiania. To jest bardzo fajna opcja. Patrzcie, taka maluteńka kuwetka, która posłuży do zrobienia nam peletu oraz do przetarcia tej małej ilości zanęty, która będzie potrzebna do metody. Zaczniemy od peletu, bo on dochodzi najdłużej. Tu wodę jeszcze wykorzystam do robienia zanęty. Tu mamy pelecik do strzelania. W tą kuwetę sobie. Teraz tak przygotujemy sobie tutaj do zarzucenia. Będzie tak. Najpierw nabiję sobie pelecik na pusto, bez wkładania przynęty. Ciśniemy. Okay. I teraz na górę zrobimy czapeczkę z zanęty. Zanęta. Tu schowamy przynętę. Dociśniemy. O, tak oto wygląda gotowy do zarzucenia koszyczek. Taktyka jest taka, tam dalej zarzucona metoda, zasypane paletem crazy corn, czyli kukurydzianym. Tutaj pod nogi, pod sam krzaczek jest dość głęboko, już sprawdziłam, więc myślę, że nawet ponad 2 metry. I tutaj jest położona
metoda na pusto, bez żadnej zanęty. Sypię sobie z ręki tym naszym crazy cornem właśnie. Od czasu do czasu też sypnę samej zanęty. I sprawdzam tylko tak naprawdę kolory dumbbellsów. Niedużą ilość od czasu do czasu paleciku, że coś tam wpada. Często na łowiskach jest tak, że ryba jest przyzwyczajona, że po wędkowaniu wysypujemy wszystko, co mamy, resztkę gdzieś tutaj właśnie pod brzeg, blisko tyle, co się da wysypać z pojemnika i one tutaj żerują, podkopują właśnie brzeg. I można spróbować właśnie w ten sposób z bliskiego dystansu łowić. Brania są wtedy naprawdę bardzo agresywne, piękne, wyginają wędkę w pół dosłownie, więc i samo widowisko takiego wędkowania jest no czymś wspaniałym, przyjemnym. Tam dalej podsypuję też od czasu do czasu crazy cornem z procy. I na takim dystansie, na ile z procy doleci, bez dużego napinania, tam sobie kładę właśnie zestaw. Mamy też troszkę taką kuleczkę leciku. I położymy to sobie zestaw później. Aha. Leszczyk będzie. Polowanie na linę, a na razie same leszczyki. Tu sobie położymy zestaw. Linek. Spod brzegu. O, wypiął się fajnie. Pokaż. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Cię wypuszczę. 37. 37. Fajny ci, uciekaj malutki. O, branie. O kurczę. Trzeba szybko. Ła. Ciebie bardziej chcę wypuścić spokojnie niż tą wędkę zaciąć. Uciekaj tędy. Dobra. Dobra, mamy drugą rybę. A to chyba będzie leszczyk. O, leszczyk. Obudź bobra, obudź bobra. O, widzisz, tak się wypił. Dobra. Dobra, zarzucimy slowa tutaj z powrotem. Nie tak.
On sobie tam powolutku tonie. Tak, jedna ryba na slow sinking. Tak, na której nam zależy, czyli linek. O, prześlizgnął tu wszystko. Leszczu. Oho, chyba branie jest na slow sinking. Nic. Tu zarzucimy. Ale złota ryba. Prześliczna. Ile ty masz? 30 centymetrów. 31. Prześliczna. Śliczna złota rybka. Czekaj. Tutaj piękny linek spod samego brzegu, to jest druga ryba spod nóg, ale ten jest dużo ładniejszy, bo ma no chyba około 50 może mieć. Samica zresztą. O. 48 cm, 48,5 nawet. Śliczna ryba. Piękna rybka. Trzeba ją wypuścić jakoś ładnie. Czekaj. Do wody. No, polowanie na liny, ale dwie sztuki to już nie jest źle. Kolejny raz pod nogi, pod krzaczek. Pod krzaczorek. No już sypniemy trochę tak luźno. O, 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 o. I nie, niestety. Odrobina deszczykuje od razu na jedną i na drugą wędkę. O co, jak to leszcze? To nie są liny. My chcemy liny. Nie są najmniejsze, tak jak te pierwsze, co brały, ale i tak to nie są bardzo duże ryby. O. Lubicie w deszcz brać, co? O, chyba zanęta też smakuje, widzę. Narka. Musimy tu trochę poogarniać rzeczy, bo to jest... Zaraz pomoknie wszystko. A teraz pada grad. Może i trzeba być twardym, ale ja już jestem nasiąknięta jak gąbka.